Cześć, siemanko, witajcie w kolej... O, kurde, FPS-y miałem skryć. Dobra, to zaraz skryję. Także dziękuję, dzień dobry, w kolejnym odcinku na mapie... jaka mapa? Elengrad, odcinek trzeci. W dzisiejszym odcinku... Sprawdzałem sobie FPS-y, ale idziemy do budowa. Stawiamy padek dla kolonii. Ten za 50... Za 55 tysięcy. Stawiamy go w tym miejscu. No tu... Tak nie pasuje. W sensie ja chcę tak, żeby tu był prze... Żeby tu był przejazd, o. Bo ja chcę mieć tutaj przejazd między tym. Dobra, jeszcze zrobimy sobie szybkie malowanie. Jakimś takim żwireksem. Nie wiem, że to może zbyt ładne nie jest malowanie, ale... O, niech na razie tak jest. Po odcinku będę myślał. Dobra, i pierw nalejemy wody. W sensie pierw konie kupimy, o. I będzie koniady. Gniady, dobrze, niech będzie jeden. Jeden, cool. Zbysiek, to będzie Zbysiek, bo ciemnogniady. Dixie. Jeszcze tego bułanego się kupi, dobra. A bo nie, dwa konie chciałem, dwa konie chciałem. Dobra, ten będzie Rysiek. Bo tak, Rysiek. A ten Zbysiek. No i dobra. Pierw wleję te dwie to 2000 litrów wody. No chyba całe wciągnął. Nie, jednak nie. Przyniosę im tą belkę siana. I zaraz podskoczymy po owiec szybko. Pit scoopem. Tu stoi tur, dobra. Idę po tą jedną kostkę, kostkę trawy, po tą jedną belkę. Mastrange Farmera jak coś, jakby coś pytał. Po prostu bez tego moda grać nie idzie. No i dobra, 4500 i resztę się dosypie. Offset. Oj, nie miałem się tak tapnąć. Dobra, wiem, że on tam na full obrotach, ale zaraz będziemy ogarniać. Jaki dźwięk w garażu w ogóle. Skoczymy szybko sobie po te dwa worki owsa, które są kupione już na sklepie. Bo już je sobie kupiłem. I tą kosiarkę ręczną no, niestety sprzedaję, no bo... Po co ona ma sobie być w garażu, skoro i takiej nie będę używać, tak? Ja coś muszę jeszcze chyba sobie w opcję gry pozmieniać. Żebym miał tą lepszą wydajność. Bo mam teraz zbalansowane ustawienie tym... nie wiem jak to się ten FSLSA, czy jak tak to się, jak to się tam nazywa. Muszę sobie to tam poprzestawiać. W sensie na... właśnie nie wiem na co. Bo na sklepie na przykład mam 60 FPS-ów, a tak to mam 40. Już jest na pewno to lepiej niż było bez tego, bo miałem to wyłączone przez przypadek. I wtedy miałem w ogóle 30, 35, od 35 do 20 FPS-ów, tak miałem. A mam 71 godzin już w tej grze. I miałem to wyłączone, nie wiem czemu. Dobra, zapinałem pasy i jedziemy z tymi dwiema tonami.
Jakieś aktualizacje jeszcze mam sterowników do zrobienia. Bo mi wyskoczyło od Dela, wyskoczyło dzisiaj powiadomienie. Jakieś ważne aktualizacje są dla mojego komputera. Tego muszę to później zrobić. To właśnie nie wiem czego te aktualizacje są. Czy te karty graficzne, czy czego? Nie sprawdzałem jeszcze tego, szczerze mówiąc. Dobra, na razie tego biskupa jednak nie sprzedaję, bo chciałem go sprzedać. Choćby na sklepie to mogłem od razu sprzedać tę kosiarkę ręczną. Ale nie sprzedaję na razie biskupa. No bo biskupem będzie fajnie szybko podskoczyć po owiec. Bo dopiero wiosną będzie owiec. Siany. Wciągnął ten worek? Wciągnął. Dobra, jeszcze jeden worek wciągnięcie. Dobra, jest Zbysiek i Rysiek, musicie przetrwać. A, i zrobimy sobie, ujedziemy sobie Zbyszka. Jazdę dzienną mu sobie zrobimy. Bo teraz dwa będzie przybywało te procenty, bo już jeździłem w 22 koniami. W 19 nie bawiłem się koniami. W sensie bawiłem się, ale nie chciałem się jeździć tymi koniami, bo tam 5 minut się trzeba było jeździć. Tam było, trzeba było 5 minut jeździć, żeby było 100% dziennej przejażdżki. I zawsze miałem stajennego od tego. Zawsze miałem tego gościa, który jeździł koniami. Kurde. Ale powiem wam, że jak graliśmy sobie na M-Kriku, to koniami. To powiem wam, że na szybko to się nabija. Teraz wreszcie. Tutaj zaraz będziemy zbierać te trawa. A na koniec odcinka. No, bo będziemy kiszonkę robić dzisiaj z tej trawy. A na koniec odcinka pójdziemy sobie Magnumem pograbić trawę. Siano. Bo taki fajny kontrakt dorwałem na pole numer 1. On tam jest chyba za dwa. Za ile? A i konie są za 5000 z tego co na razie, z tego co zauważyłem. To konie maksymalnie 5000 za jednego. Tak więc 10 tysięcy takie będzie. Ale to trwało 40 miesięcy chyba. Tak więc to tak. Ten zarobek to taki nie za duży z tych koni. Bo wtedy miałem. No 40 miesięcy chyba. Dzisiaj my mieliśmy 44 miesiące. No bo przewijaliśmy czas do żniw. Chyba żeśmy przespali tam 2 miesiące. Bo myśleliśmy, że więcej urośnie koń. Myślę, cena konia urośnie, ale jednak nie urosła. Dobra, idziemy tam kieszonkę robić. 5000 jest za konia. Najmniej tyle widziałem. I już miał pasek na maksa, wypełniony wszystkiego. Szczerze mówiąc, po tej serii to się nawet. Kabinie tak średnio ten Linder ma, ale. Nawet się przekonałem do tego Lindera. Nawet mi się spodobał. Tak z zewnątrz, jak te światła się zapalają, to fajnie. I on ma hamulce takie fajne ubryty. Więc nawet spodobał mi się ten Linder. Tego na razie nie sprzedaję. No bo nie mam co kupić. Nie mam kasy przede wszystkim. $12,500 dostanę za tą kosiarkę ręczną, ale to pierwszy przyczepę sobie zawieziemy trawy, żeby już się tam coś działo na skosie. Ja bym musiał zobaczyć, bo tego elektryka i chyba tą małą przeczesarkę sprzedam, tylko po prostu jakiś większy sprzęt. No niestety tego elektryka trzeba będzie sprzedać.
Trochę smutno mi, że będę musiał elektryka sprzedać, ale... Szesnaście sto, dobra. Trochę tak, tego jeżdżenia trochę będzie, ja wiem o tym. Ale dobra, ja się tepam na sklep szybciutko. Sklep jest tu. No, 12300, sorry. Sprzedaj. Aż to te 12 tysięcy więcej, tak? A Magnum stoi sobie tam. Niech sobie stoi. Dobra, wsiądź do tego. Elektryka. A tu busier jeszcze stoi. Busier jest silniejszy od elektryka. Tego busier zostaje. I dobra, i otwieramy klapę już tu. Bo na zanim się otworzy, to też trochę zejdzie. Tutaj postaram się lepiej niż u kolegi sypać na tą pryzmę. I dobra, lecimy dur. Siedemnaście z przyczepą można jeździć chyba, jak pamiętam. To chyba 17 na godzinę. W sumie to jest pod górkę, to nie zobaczę tego. Ale widać różnicę, że jak jest pustą, to poszedł 12. Tak, 17. Że jak miałem pustą przyczepę, to widzieliście, że 12 pod górkę podjeżdżałem, a wtedy jak miałem już naładowaną, to jechałem 7. Tak więc jest farming zrobiony dobrze. Czy no nie wiem, czy do końca dobrze jest zrobiony, ale... Ale jednak czuć, że tą masę miał na tej przyczepie jakąś. I już nie mógł się tak wdrapać. Bo wtedy jechał 7, a teraz 12 wskoczył. Nie wiem, czy widzieliście to. To tej zgrabiarce mojej małej, to te pokosiki takie są. Powiem wam tak, gdyby nie ten kontrakt, co wziąłem, to bym nawet nie wiedział, że w farmingu oryginalnie jest taka zgrabiarka. Trzygwiazdowa. Tak, dokładnie, trzygwiazdowa. Teraz nie bejtuję, ona serio ma trzy gwiazdy i grabi na jedną stronę. Trzygwiazdowa, taka długa. Znaczy, może była, tylko ja nie zwróciłem na to uwagi. Bo mnie tam rzeczy zielonkarskie na razie nie interesują. No bo co, łąka skoszona, drugi raz w roku nie będę kosił, no bo siana mam, dla krów. Właśnie muszę poczytać, jak ten TMR się robi. Czy tak jak to było w 19, że po prostu się wrzuca, czy te składniki jeszcze dodatkowe trzeba zrobić, wykupić. Czy po prostu wrzucić belkę, no, siana, słomy i kiszonka, nie? Czy trzeba coś jeszcze do tego dokupić? Na polecie jakieś składniki. To mnie zastanawia. Na razie ziemia trawie i sianie jadą, krowy. No bo nie mam TMR-u. Nie ukrywam. No bo nie mam. Bo nie mam kiszonki. Dobra, te pokosiki to są fajnie pograbione, także tutaj te pokosiki będę sobie zbierał. Ten Pottinger się nazywa Pottinger Boss Alpin. O, Lindner ma jedną godzinę, także fajnie, ciekawie. Myśmy w ten Silos, a czy nie ten, tylko ten podwójny, ale chyba taki sam długi był.
Nie, on dłuższy był lekutko. Albo taki sam. Może lekko dłuższy tam był. To żeśmy nasypali 570 ton chyba. Patrz, miałem tam jechać, dobra, ale się tak przyzwyczaiłem, że tutaj skręcą. Dobra, 18 godzin, bo 17 tylko może. Tak się przyzwyczaiłem już tutaj skręcać. Na pusto, że zawsze będę chyba o tym zaczął zbierać. Ale to w sumie nie ma znaczenia, czy od tej, czy od tamtej zaczynam. No bo i tak to będę musiał zabrać i tak, nie? Ale pierwszy raz sobie tą półkę wyzbieram, pola. Pola łąki, łąka to jest. Sobie wyzbieram tą półkę. Żeby już było ładnie. Mógłbym tu teraz zdepnąć, ale po co? Te króciutkie sobie pozbieram teraz i będzie już widać, że jakaś część tą łąki jest zabrana. Myślę, że tu 200 ton powinno dać z tej trawy. Trawy na kiszonki. Tak więc ciekawy, ciekawy. Mamy 71 godzin tej grze, no tak, mówiłem o tym. FPS XD40. Muszę aktualizację tych sterowników zrobić, bo... No. Bo to różnie bywa. Jakby nie było, że zaraz coś nieprawidłowo nie działa. Jest taki długi pokaz, no dobra, mogę w sumie go wziąć. Najlepiej było, jakbym tych pokosów nie zaczynał, tylko ten tam od brzegu jechał. Ile bym zabrał, tyle bym zabrał, no. Bo tego to ja już wiem, że nie zabiorę. No, dużo nie zostało, dwa pokosy. Czyli wtedy tym długim, naprawdę długim będę jechał. Jest całą łąkę. Tutaj spróbuję do ścianki dosypać. No w sumie to jak się kołami rozbije i to tam doleci do tej ścianki. Ale my zawsze robiliśmy tak. Zawsze, no my tak robiliśmy, że jak skończyliśmy sypać, tośmy odwracali się iśmy przejeżdżali kołami po tym, żeby to było ugniecione. Aby z kolejnym kursem było łatwiej. Bardzo fajny sposób. To, że no, że po prostu ten z tym sztrafmanką był dużo ciężejszy, tak? I to trochę lepiej się ugniatało. Dobra. Trwa zobaczyć, ile jest minut. O, 19. No a tam na koniu mi zeszło 10 minut. Zrobimy sobie jeszcze dwie przyczepy. Pójdziemy trochę tym case'em pozgrabiać. Czy tam powinno w miarę szybko pójść to zgrabianie. Taką zgrabiarką to... No zrobiłem sobie dwie przyczepy, oprócz tej jeszcze jedną, żeby nie było, że nic z tej kieszonki nie zrobiłem. Ogólnie to miałem iść jutro nagrywać ten odcinek, czyli w czwartek. Ale jednak nie poszedłem, jednak poszedłem dzisiaj w środę. Może to i dobrze. Właśnie nie wiem, czy ja tej łąki nie będę też orki nie zrobię sobie. Nie wiem, czy nie zrobię sobie orki tej,
tej łąki. Po to, by... no. Aby można było ją... Dobra, czekaj. Wstawię sobie na 6 i na W będę jeździł, będę się raz szybciej. Aby ten... można było ją nawodzić. O, o to chodziło. A później wiadomo, jakimś tam... kultrem będzie można przejechać. Czy tam, żeby to fajnie wyglądało, jakimś głęboszym małym. Albo wziąć jakiś zestaw na testy. Na przykład jakiś klas. Znaczy, nie mówię, że klas, ale... ja sobie poszperam po ciągnikach. W sensie, już chyba nawet wiem, jaki wezmę. Na testy. W sumie od tej strony też mogę sypać. Nie jest powiedziane, że muszę od tamtej strony wjeżdżać. Silosa. No, dużo podgarniania nie będę miał po odcinku. Bo widzę, że na razie nic nie wyleciało jeszcze. No busierem to ja bym się zaorał. W sensie busierem fajnie by było orka robić. Tylko, że jutro jest czwartek i jutro tylko jedną lekcję mam zdalną. W sumie to fajnie. Nieprawdopodobnie. Mam chyba tylko jedną zdalną. A tak to resztę mimo. W sensie no. Tak mi się wydaje. W sensie dla was to dzisiaj tak. Bo chyba Elengrad wrzucę szybciej niż Belerona. Bo generalnie powinien ten dzisiejszy odcinek z Enklika, co był, nie powinien być. Tylko powinien być Baleron. No ale no nie nagrałem go. Więc... to dla was to w sumie wczorajszy. Nie powinien o tego odcinka być. Powinien być Hout Baleron, odcinek 3. Baleron. Powinien być odcinek inny, ale go nie było. Więc... wrzuciłem wam M-Click, żebyście mieli coś na kanale. Bo ja wiedziałem... co nie wiedziałem. To było tak, że graliśmy... Ta tablerka. Ma problem jakiś. Elegancko. No i dobra. Idziemy tam trochę pograbić. No, pół łąki zabrałem. No, prawie pół. Bym wziął jeszcze z dwie przyczepy. Czy tam z dwa pokosy. Te dwa pokosy do połowy jakbym zabrał. Te długie. W sensie jako jeden bym zrobił. No to ten, nie? To miał pół łąki. No bo dobra, zrobię dłuższy mam odcinek i zrobię jeszcze jedną przyczepę, żeby nie było. Bo trochę koni mi zajęły czasu. A dla mnie wrzucić 40 minut odcinka to nie jest dla was, dla mnie problem. Bo to 40 minut odcinka to jest tylko gigabajta odcinka. Czyli dla mnie to jest 40 minut i tak wrzucania. Czyli to tyle, co praktycznie zajmuje czas na nagrywanie.
No ten pokój jest węższy, bo tutaj tylko na raz było grabione. W sensie hut. No. Czekaj. Bo nie było już masy tutaj na ten pokos. Dlatego on jest cięższy. No chudszy po prostu, no. Dlatego tutaj za dużo nie będzie z tego przejazdu. Więc tam na te krótki sobie pozbieram. A ten jeden długi to sobie zostawię na kolejną przyczepę, jak będę przejeżdżał. Czyli więc można powiedzieć, że pół łąki zebrałem. Połowę łąki. Tutaj nic prawie nie leci do tej przyczepki. Na dole ty krótki sobie pozbieram, to będzie połowa. Mógłbym tu w prawo skręcić, ale nie. Kładę tam na te krótsze, na samym dole. Aby trochę tam pojeździć jeszcze. Się przyczepę nie muszę wysypywać, nie było po co. Tylko nazbieram sobie tą przyczepkę i pójdziemy sobie do Magnuma. Bartuś do mnie pisze. W sprawie tam takiej jednej. Ale no nie mam czasu odpisać, no bo dzisiaj zarobię. Nagrywam odcineczek. Cyk, 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 cyk. No i dobra, i teraz można powiedzieć, że jest połowa łąki zabrana. Oto jakiegoś Żyda zostawił ktoś. To polski zwan. No Kubuś tu kosił i... Nie chodzi o artystę, tylko... innego Kuba. Bo artysta ani razu to jeszcze nie było na serwerze. Będzie chciał. W sumie nie pytałem. Może by chciał, chociaż nie wiem. On tam matmę ostatnio robił. Jak byłem na Discordzie, to matmę robił. Więc ja nie będę tam koledzy przerywał. No i dobra, zapisz grę. I się zapisuje. No ja po odcinku będę miał robotę, żeby tutaj sobie skończyć. A patrzcie, jaka fajna zgrabiarka w ogóle, trzygwiazdowa. Wiem, że w poprzednim odcinku było grabienie, ale no trudno. Ale tutaj jest fajny zestaw, dlatego chciałem po prostu sobie zrobić to grabienie, chociaż... jeszcze 5 minut. Na 3,6... ona ma 9 metrów. Bo każda karuzela ma chyba 3... karuzela. Każda gwiazda ma 3 metry, z tego co widzę, bo przecież Sarka miała 9 metrów. A sobie zobaczę... Znaczy, ja mam to jako wypożyczone, czy nie? Nie, to nie jest wypożyczone, kiedy wypożyczone. Gdzie są zgrabiarki? Przecież zawsze zgrabiarki. Ej, to która to jest? Samaś? Nie, to jest ta? Tak, to jest ta! A to ja widziałem tą kronę. Tylko nie wiedziałem, że ona jest trzygwiazdowa. Szczerze mówiąc. Jeszcze widziałem, że ta gwiazda jedna jest tym cofnięta. Ale nie ten. Nie zwracałem na to jakoś zbytnio uwagi, że ona jest trzygwiazdowa. No ale 9 metrów. Bo ja tą kronę z grabiarką już dawno widziałem. W sumie mogłem się domyślić, że to będzie
Jednostronna. No bo było widać po tej gwiaździe tylnej, że jest cofnięta. No i na przykład ja mając grabiarką takiego pokosu bym dużego nie ukleił, bo bym miał z tego trzy pokosy. Mając grabiarką tego bym nie zrobił. Takiego grubego pokosu. Przynajmniej dałaby radę. Fajny zestaw w ogóle ten Magnus z grabiarką. Ogólnie fajnie się kosiło tę trawę tutaj. Szybko nawet poszedł takim zestawem po Tingery. A, kosiarki tam z przodu leżą, tam w krzakach leżą, jak widać. Bo ja zawsze jak robię kontrakty na siano, to zawsze zostawiam koło pola. I po prostu Magnuma sobie steleportowałem na sklep. Bo po co mam przez pół mapy jechać po maszynę? Ale widać, że ta w środku, przegarająca, jest mniejsza. To widać. No więc ciekawa sprawa ta zgrabiarka. W sumie też dupy dałem teraz, przyznaję się. Bo powinienem pierw tą zgrabiarką sobie w środku zgrabić. W sensie paskami grabić i na końcu poprzecznik zrobić. No bo teraz jak będę wyjeżdżał, to będę sobie rozwalał ciągle ten pokos. Ale dlatego sobie przegrałem tutaj o jeden jeszcze więcej przejazd. Aby było gdzie podnosić zgrabiarkę. Dobra, wyłączę, bo to różnie bywa. Z tymi zgrabiarkami. Że one chodzą, a i tak przegrabiają. Tego mnie tam nie zbawi kliknąć raz, jeden raz więcej B. Więc no. Bartkowi mogę teraz szybko opisać. W G E go. No. Związane, trzymanie, widzę. O, w sumie mam fajny pomysł. O, tak będę zagrabiał to. Z tej strony. Z tej strony, mafiosowiec, nie wiem. Z tej strony tak będę zagrabiał tutaj. A czemu tak będę zagrabiał? Bo to jest taki lekki skos. Jest lekki, lekutki skos. I no. Nie będę robił sobie tego pokosu, co tam zrobiłem z tamtej strony. Od toru. No bo już się zastanawiałem, czy dobrze powiedziałem. No to jest 18 metrów między pokosami, to będzie ładnie dawać tych kostek tutaj. Ale głównym tematem odcinka i tak dzisiejszy był zakup koni. Pikupa na razie zostawiam, bo będę sobie jeździł po te dwa worki. Jak widać, fajnie szybko idzie tym pikupem wrócić, jak 120 leci. No ale potem jak już będą pszczółki, bo prawdopodobnie sobie postawię pszczółki, to też fajnie będzie miód wozić. Miód wozić. Czy też nawet jak będzie szklarnia, nie? Jak będzie szklarnia, to jakieś tam pomidory, czy tam truskawki, nie wiem co tam będę siał w tej szklarni, co mi najdzie chęć, bo sałatę chyba nie. Chociaż nie wiem. O, ale zarzuciło to z grabiarką. Nie, no to... No, GE. O, panie, za szeroko. Dobra, to na razie niech będę kręcił.
Nie. Teraz to w chuja lecisz. No. Będzie mi... Ile jest minus? 36. No dobra, to, to zgrabię to do końca, żeby było ładnie. 40 minut. Co to będzie? Ile zostało? 2-4 przejazdy, coś takiego. To nie jest... Okay. Bartoś nie wie, że skrótkę E to jest Gans Editor. Rozwiń C. A bo dobra, w sumie to, to przegrabię sobie dwa razy. Będę miał z tego jeden pokos. Główka pasuje. Wiem, że będzie grubszy. No wreszcie za tryb, że to jest... No i dobra, kończymy ten odcinek powoli. Fajne zgrabianie, 9-metrowym sprzętem fajnie idzie. W sumie pierwszy raz taką zgrabiarką grabiłem w tym farmingu. W 19 grabiłem podobną, ale dwugwiazdową. Dwugwiazdową, na jednym, w jednym rzędzie się czyni. No... No nie, bo... Ale to jest gruby pokaz. No i dobra, kończymy ten odcinek. Kolejny odcinku z Ellen Grandu, czyli czwartym. O, check. W kolejnym odcinku, czyli czwartym. Nie wiem. Nie wiem, co będę robił. Chyba... Albo zrobię taki jeden fajny myk. Nie powiem wam jaki. W sensie taką fajną rzecz zrobię. Fajną? No chyba fajną. I dobra, zajedziemy tym magnetem do poprasy i skończymy odcinek. Zrobimy taką fajną rzecz w kolejnym odcinku.
Będziemy testować ciągnik o. A bardziej to zestaw. I po prostu trzeba będzie te kamienie pozbierać, tak? Zapewne będzie zbieranie kamieni i siew. Taki będzie kolejny odcinek. Ale siew będzie nie... niezwykłym zestawem. Nie, no tego Magnuma to na pewno nie będzie, to zapomnijcie. Bo nie jest za duży. Nawet by mi go nie udzielili na testy. Bo jestem za małym rolnikiem, bo co ja mam. W sumie tylko jeden podstawowy land. Ale ja wezmę sobie na testy jakiś ciągnik. Z maszyną tą dużą do kamieni, sobie włożę czek maszyn, bo nie potrzebuję jej kupować na razie. I dobra, także na ten mój hektar. A nawet wam powiem, nie dokładnie mam arów. Zaoran hektary, hektar 14. No to ten mój hektar, co to? Nie opłaca się. Dobra, także kończymy ten odcinek na razie. Trzymajcie się, cześć. 42 minuty na razie.